A gościem Radia Z jest jeden z największych, na pewno jeden z najwyższych fanów polskiego sportu, czyli Marcin Gorta. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, witam. Powiedz, Marcin, zanim porozmawiamy pewnie też trochę o koszykówce, to o piłce nożnej dwa słowa. Otrząsnąłeś się już po meczu ze Słowacją? No myślę, że jeszcze troszkę to otrząsanie będzie trwało, ale niestety po części gdzieś baliśmy się tego wyniku i na pewno takiego startu chyba nikt sobie nie oczekiwał, nikt nie planował. Aczkolwiek gdzieś tam każdy bał się tego wyniku, że taki może być. No, to po raz kolejny pokazuje, gdzie jest polska piłka nożna. No właśnie, a z jakim tym nastawieniem i nastrojem podchodziłeś do turnieju Euro 2020? No myślę, że jesteśmy nauczeni już ostatnimi turniejami. Jesteśmy nauczeni tego, że nie należy pompować balonika i to, co wydarzyło się w Rosji, to na wcześniejszym turnieju, to były rzeczy, które były czasami przerażające, ponieważ zawodnicy byli wynoszeni na piedestał jako królowie, bogowie, mnóstwo reklam, mnóstwo okładek, mnóstwo rzeczy, a tak naprawdę wyniki były katastrofalne. No, ja dzisiaj osobiście chciałbym, żeby część pieniążków, które są przekazywane na piłkę nożną, żeby były przekazane na koszykówkę czy na inne sporty w Polsce, które mają po prostu lepsze osiągnięcia. Dlatego szkoda, że tak się dzieje. Piłka nożna jest numerem jeden w Polsce pod względem oglądalności i popularności, ale nie idą za tym wyniki niestety. A właśnie tak a propos pieniędzy, to przy okazji takich porażek pojawia się temat oczywiście kasy i tak jest też tym razem. Ponoć nasi piłkarze mają dostać za sam udział w euro do podziału 10 milionów złotych, do podziału między siebie. Kiwasz głową i to oznacza, że chyba jest jakiś sprzeciw z twojej strony. No sprzeciw, no okej, okay, no fajnie zakwalifikowali się do euro i jest to na pewno duży na pewno tutaj no, jakieś osiągnięcie, ale no mówmy się, no sama kwalifikacja i takie pieniądze dzielone na drużynę. Koszykówka ma 10 milionów euro, przepraszam, 10 milionów złotych na cały sezon ma, na operowanie i prowadzenie wszystkich reprezentacji. Dlatego no, skala pieniędzy, jakie idą na piłkę nożną, a na inne sporty jest przerażająca. I powtórzę jeszcze raz, no, inne sporty odnoszą większe sukcesy niż piłkarze. Nie mamy zamykanych całych ośrodków i gmin i nie mamy basenów i różnego rodzaju rzeczy do dyspozycji, dlatego szkoda, że dziś piłka nożna jest tak faworyzowana w porównaniu do innych sportów, ale no, ktoś na to daje pozwolenie. Wiesz, Marcin, pojawiła się w internecie petycja, ona jeszcze nie jest jakaś głośna. Petycja pozbawienie wynagrodzenia kadry polskiej w piłce nożnej na Euro 2020. Już tam kilkaset kibiców się podpisało. Czy ty byś pod taką petycją się podpisał, czy nie? Nie podpisałbym się, po części dlatego, że jest to grupa moich kolegów też, z którymi gdzieś tam się znam i koleguję i myślę, że pod taką petycją by się nie podpisał. Myślę, że gdzieś trzeba iść głębiej, dalej, wyżej i po prostu podjąć pewne działania, gdzie tak jak powiedziałem, no, piłka nożna nie potrzebuje dzisiaj takich nakładów finansowych, żeby osiągać taki wynik, bo i bez tych nakładów finansowych taki sam będzie wynik. Dlatego umówmy się, pieniążki tutaj, czym więcej pieniędzy oni zarobią czy dostaną, to wynik się nie zmieni tak naprawdę. Dlatego pod tą petycją bym się nie podpisał, podpisałbym się pod wieloma innymi rzeczami, gdzie po prostu pieniążki powinny być spożytkowane troszeczkę w inny sposób i pod innymi bym się podpisał, ale pod tym akurat. Okay. A wiesz co, zapytam cię teraz jako kibica, czy ty oglądając ten mecz ze Słowacją miałeś ochotę wziąć telewizor i go najnormalniej w świecie wyrzucić przez okno? Miałem chęć to powiedzieć wiele rzeczy na Twitterze, aczkolwiek jestem znany z tego, że mówię dużo na Twitterze i dużo sporów wchodzę, wiele osobom odpowiadam, ale no gdzieś się powstrzymuję, ponieważ no to jest po raz kolejny znowu to samo. No, tak jak nie jestem ekspertem piłkarskim, kiedyś grałem w piłkę, zaczynałem od piłki nożnej. Ale dlatego pytam ciebie jako kibica. Gramy po prostu nudną, mamy nudny styl, ten sam styl, bym powiedział, od paru lat, który się nie zmienia.
szczerze, tylko parę razy mniej do tyłu podaliśmy w tym meczu piłkę, bo ostatnie mecze piłkarskie się tak nasze toczą, gdzie jest, mamy sytuację podbramkową i piłka zostaje wycofana aż do Szczęsnego albo do Fabiańskiego pod naszą bramkę i to jest po prostu przerażające. No. Mówię, nie jestem ekspertem, nie znam się na tym aż do tego stopnia, ale no, nasz styl nie powala i były naprawdę nerwy. Machaliśmy rękoma i z kolegami mówiliśmy, nic się nie zmieniło, dalej jest to, co było przez wiele, wiele lat. Do tego, jakim masz typy w meczu z Hiszpanią, przejdziemy w części internetowej. Marcin Gorta, przypomnę, jest moim Państwa gościem. Ja pamiętam kilka lat temu, ty pewnie tego nie masz prawa pamiętać, zapytałem ciebie na jakimś takim spotkaniu przy okazji twojego spotkania z wojskowymi. Czy marzy ci się prezydentura? Co ty myślisz po tym, co będziesz robił po karierze w NBA? I ty mówisz, nie miałeś wtedy jeszcze 35 lat i ty wtedy powiedziałeś, no zobaczymy, nie mówię nie, ale na razie jestem skoncentrowany na NBA. I wtedy tak ludzie podchwycili, mówią, Gortat prezydentem to jego wysokość. A co teraz powie Marcin Gorta? Czy chciałby być prezydentem Polski? No, nie będę na pewno prezydentem, to oczywiście na dane chwile były takie troszeczkę na... Może na świeżo, na spokojnie rzucane takie casualowe jakieś tam komentarze czy zapowiedzi, ale nie mam takich, nie mam takich zapędów być prezydentem. Ale wiesz, Małysza też chcieli wciągnąć w prezydenturę. Nie ukrywam, że chyba jeżeli miałbym, znaczy nie tyle co prezydentem, a jeżeli miałbym zostać jakąś osobą na stanowisko, to nie ukrywam, że na pewno wiele bym zmienił i na pewno myślę, że ludzie byliby zadowoleni. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale to tylko moje... Nieskromne taka moja opinia. Ale na stanowisku prezydenta, czy na jakim stanowisku byś siebie widział? Jakiekolwiek by było stanowisko, wydaje mi się, że byłbym uczciwy, bo nie mam potrzeby takie stanowisko obejmować, żeby gdzieś korzyści dla siebie pozyskiwać. Dlatego myślę, że byłbym sprawiedliwym urzędnikiem, może w ten sposób to nazwijmy, ale to były tylko i wyłącznie wymysły. Dzisiaj jestem szczęśliwym emerytem, zdrowym emerytem, trenuję. Emeryt w wieku 37 lat chyba, tak? To brzmi... No, sportowym emerytem i dzisiaj realizuję się w wielu działaniach biznesowych, charytatywnych, przede wszystkim dalej kontynuujemy naszą pracę z fundacją. Dlatego myślę, że staram się być daleko od polityki, mimo że dziś polityka jest... Gdzieś tam no, czasami trafiają się jakieś połączenia polityczne, to mimo to staram się być daleko od polityki. To właśnie o fundacji, o twoich działaniach, o filmie, o kosmetykach porozmawiamy w internetowej części, ale jeszcze chciałem zapytać o tę politykę. Czy bardziej jednak minister obrony narodowej, czy jednak minister sportu? Czy w ogóle jakiekolwiek propozycje polityczne dostałeś ostatnimi czasu? Dostałem propozycje polityczne i to bardzo duże, ale nie zgodziłem się na nie i powiedziałem, że nie jestem na to gotowy. A co to było na przykład? No nie chcę zdradzać, ponieważ to byłoby, myślę, niepotrzebne, ale... A to nie mówię od kogo, tylko ewentualnie co to by było, powiedz. No, kandydowanie z różnych list tutaj partyjnych i bycie jedynkami, czy nie tam, czy no, głównie jedynkami w danych miastach, ale po prostu nie mam takiej potrzeby, tak jak powiedziałem. Myślę, że nie jestem gotowy merytorycznie też na to i wiele rzeczy musiałbym przede wszystkim nauczyć się i zapoznać się z tą wiedzą. Dlatego, tak jak powiedziałem, to jest gdzieś fajne, miłe, że gdzieś się znowu dostrzeżonym i ktoś widzi gdzieś jakiś potencjał, ale to są rzeczy, które naprawdę podchodzę z dużym, dużym kredytem do tego, z dystansem, przepraszam, nie kredytem, bo mówię, to są rzeczy, które, to nie są rzeczy, które mnie interesują. Marcin Gortat jest gościem Radia Z. Dziękujemy naszym słuchaczom. Przechodzimy teraz do części internetowej na Facebooka Radia Z i na radioz.pl. Porozmawiamy z Marcinem o tym, co ma wspólnego Marcin Gortat z Andrzejem Zauchą, ze Zbigniewem Wodeckim i z kosmetykami między innymi, więc zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka i na stronę radioz.pl. Marcin, zanim o tych wszystkich rzeczach, które wymieniłem, to jeszcze teraz pytanie do ciebie jako sportowca, bo ty pewnie wiesz najlepiej, jak smakuje zwycięstwo, ale też jak smakuje porażka. Co myślisz siedzi w głowach naszych piłkarzy po tym felernym meczu ze Słowakami, a za chwilę przecież widzimy się z Hiszpanami? No mieliśmy taką samą sytuację w 2000, o ile się nie mylę, w 12, 14, jak mieliśmy Mistrzostwa Europy w Słowenii, gdzie graliśmy mecze, pojechaliśmy najsilniejszą drużyną koszykarską i niestety doznaliśmy kompletnej porażki, klapy. Pierwsze 4 mecze zostaliśmy zdominowani, zmiażdżeni, wygraliśmy ostatni piąty mecz. No i było to samo, co dzieje się teraz z piłką nożną. Z bohaterów, osób, które
gdzieś tam promują się, czy grają dobrą piłkę w swoich klubach, przyjeżdżają do reprezentacji, jesteśmy po prostu miażdżeni. No i tak samo jest teraz z osobami, które są w reprezentacji Polski w piłce nożnej. No, jest lewy, który zdobywa nagrodę za nagrodą, łamie kolejne rekordy i przyjeżdża do reprezentacji Polski i gra, znaczy nie tyle co gra, co jest w kompletnie innej sytuacji niż w Bayernie. Są zawodnicy tak jak Szczęsny, który w Juventusie ma dobry sezon, przyjeżdża tutaj i taki mecz się mu trafia. Dlatego ja współczuję chłopakom, bo na pewno wylewają na nich wiaderko pomyj tutaj i myślę, że nie do końca jest to słuszne. No, wiem, że każdy Polak chciałby być każdy Polak chciałby, żeby Polacy byli mistrzami świata, czy żeby wyszli z grupy, czy byli mistrzami Europy, no ale spójrzmy prawdzie w oczy, no nie mamy takiej reprezentacji, no naprawdę. No, tak, osoby, ale wiesz, to chyba my jako kibice też liczyliśmy na to, że ci nasi zawodnicy więcej serca zostawią na tym boisku, bo ja wiem, to jest inna, tak. Wiesz, że inna mamy najlepszego piłkarza na świecie, który po prostu pewnie gryzie każdy centymetr murawy, my go takiego znamy, Roberta Lewandowskiego, a tutaj nagle okazuje się, że wychodzi nasza reprezentacja. Była świetna atmosfera na zgrupowaniu. Zbigniew Boniek tutaj też kilka tygodni temu w gościu Radia Z mówił, że atmosfera była fantastyczna. I golce, i stand-uperzy, i premiera filmu, i tak dalej, i tak dalej. Super, lepiej się gra z przyjaciółmi niż tylko z kolegami. To są słowa z kolei Wojtka Szczęsnego. Więc wszystko tam było topnie. Ale do końca to się nie przekłada, na wynik. No taka jest prawda. No ja w Waszyngtonie, gdzie graliśmy w Waszyngtonie w NBA, też miałem wydawało się dobrą atmosferę. Aczkolwiek w szatni były podziały, ale jak było trzeba wyjść na parkiet, to graliśmy, bo ponieważ byliśmy zawodnikami w naszym prime, czy zawodnikami z dużym potencjałem i graliśmy. No, tutaj to, że super atmosfera nie do końca się przekłada na wynik. I no, nie ukrywam, że no, myślę, że dużo zawodników jest teraz, tak jak powiedziałem, mieszanych z błotem. Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ no, to są tak naprawdę na koniec dnia to są normalni ludzie, sportowcy, którzy ciężko pracują i na pewno nie do końca na to zasłużyli. Czy zostawili serce na boisku i walczyli do upadłego? Też może nie, ale no, to już nie jest nasza rola, żeby to oceniać. No jesteśmy kibicami, Marcin. No, ty akurat jesteś po prostu takim fanem polskiego sportu, że ty zawsze, jakiejkolwiek byś dyscypliny nie oglądał, to zawsze widzę, jesteś na Twitterze bardzo aktywny, w internecie, zawsze kibicujesz. I czy była w tym meczu zadziorność twoim zdaniem? Taka wiesz, taka sportowy, taki ciąg na bramkę. No, ja bym powiedział ku zdziwieniu, że taką osobą zadziorną właśnie był Krychowiak, który no niestety to wszystko za bardzo. Ostro pojechał, ale no, to był chłopak, który jedyny był ten, który pokopał chłopaków i agresywnie wchodził. Może by się te 2-3 żółte kartki jeszcze przydały, żeby gdzieś ktoś jeszcze kopnął albo bardziej agresywnie zagrał. No, bo teraz można gdybać, tak? No ja jako fan nie będę rozliczał do tego stopnia, że będę podpisywał petycję, żeby im zabrać pieniądze, bo to nie na tym polega. Ja jako fan po prostu następnym razem nie obejrzę meczu. No nie obejrzę meczu albo powiem, że no nie chcę na ten temat rozmawiać, bo piłkarze dzisiaj nie prezentują żadnego poziomu. Wolę pogadać o, nie wiem, o żużlu, wolę pogadać o e-sporcie, wolę pogadać o koszykarzach czy o siatkarzach, bo nie wiem, mają lepszy wynik, po prostu ja jako fan bym rozliczył do tego stopnia, że nie obejrzę ich meczu albo nie pójdę na mecz kupić biletu. Mm-hmm. To, co my fani powinniśmy robić, no nie powinniśmy być w tym punkcie, gdzie teraz jak będziemy widzieli piłkarza, to zaczniemy go wyzywać albo opluwać. No nie, to już jest naprawdę przekroczenie pewnych granic, tego nie róbmy, bo naprawdę te chłopaki nam krzywdy nie zrobili. No uwierzcie mi, że tak jak my się źle czujemy z tym, że oni przegrali, to uwierzcie mi, że oni siedzą w szatni i się czują w tym jeszcze gorzej. Naprawdę, ci zawodnicy, którzy egzekwowali pewne schematy i byli tymi egzekutorami na boisku, oni się czują trzykrotnie, jak nie pięciokrotnie gorzej. Dlatego myślę, że oni sami będą chodzili zdołowani, że no, mieli taką szansę na Euro i nic nie zrobili. No to oni będą mieli większego doła niż my jako kibice. A mecz z Hiszpanami obejrzysz? No, raczej chyba nie. Będę śledził wynik, ale nie obejrzę. A będziesz śledził wynik w internecie, tak? Będę śledził wynik, ale to też z innego powodu, ponieważ będę oglądał kwalifikacje Grand Prix żużla i po prostu z tego powodu będę to robił, ale będę oglądał wynik. No,
smutno będzie się oglądało. No, chciałbym, żeby Polska wygrała, no, ale boję się, że to będzie po prostu, no, będzie miazga. No. Jeszcze raz powtarzam, no, smutno, bo mam kolegów w reprezentacji, z którymi gdzieś tam jakiś kontakt mamy, ale no, niestety taka jest prawda. No, jeżeli no, my dostawaliśmy baty jako koszykarze od... Były czasy, jak graliśmy z Portugalią i zjechali się kucharze, panowie z poczty, którzy pracowali i graliśmy z półprofesjonalną reprezentacją, a w naszej kadrze byłem ja, był Maciek Lampek, tak, który grał w NBA i prezentował wysoki poziom i nagle przegrywamy z Portugalią. No i tak jak na nas zostały, tak jak my zostaliśmy zmieszani z błotem, na co zasłużyliśmy, gdzie ja zagrałem fatalny mecz, tak niestety z takimi konsekwencjami też się będą musieli liczyć piłkarze. No jest to część naszego sportu. Mhm. A gdybyś miał typować wynik Polska-Hiszpania? No, nie wiem, no dajmy po jakiejś bardzo ciężkiej walce, dajmy taki optymistyczny 2-2, 1-1. No dajmy jakiś, dajmy optymistyczny chociaż. No. Dobra, bardzo optymistycznie. Marcin, przejdźmy teraz do tego, co zapowiadałem w części radiowej. Co masz wspólnego z Andrzejem Zauchą i ze Zbigniewem Wodeckim? No, tak jak z panem Wodeckim troszkę mniej mam wspólnego, tak z Andrzejem Zauchą myślę, że mamy troszeczkę więcej. Udało nam się pozyskać prawa do jego filmu biograficznego i jesteśmy właśnie po spotkaniu, kolejnym spotkaniu z jego córką Agnieszką Zauchową, która no, dostarcza nam po części materiał na film. Chcielibyśmy gdzieś w tym filmie również wstawić wątek pana Wodeckiego, który pojawi się również, bo no nie ukrywajmy, to są te same pokolenia artystyczne, które gdzieś tam się razem wychowały i jesteśmy na etapie pisania scenariusza, mamy już pierwszy taki treatment i teraz rozwijamy go do takiego pełnego scenariusza. Jesteśmy z dwoma reżyserami w rozmowach, wstępnych rozmowach i myślę, że w 2022 będziemy mieli pierwsze zdjęcia. Liczymy na to, że będziemy mieli pierwsze zdjęcia i premiera prawdopodobnie byłaby na wiosnę 2023. Niestety późno, wydaje się, że to jeszcze półtora, dwa lata, ale tak niestety musi być. Chcemy, żeby kina wróciły do normalności, chcemy, żeby kina były pełne i żeby wszystko normalnie zaczęło funkcjonować. A twoja rola w tym całym przedsięwzięciu to jest rola producenta, reżysera, scenarzysty? Głównie producenta, głównie osoby, która będzie zabezpieczała po części budżet finansowy, marketingowy i łączyła ludzi. Myślę, że to są rzeczy, które jestem w stanie na dzień dzisiejszy zrobić. Nie potrzebuję do tego jakiejś ogromnej wiedzy ani doświadczenia. Oczywiście no, na filmie, na samej takiej stricte produkcji filmu się nie znam, ani na tym bardziej reżyserowaniu. No, oczywiście będzie fajnie usiąść na planie i obejrzeć, jak gdzieś tam to takie moje, czy wspólne nasze dzieło powstaje, ale nie nazwałbym siebie aż takim stuprocentowym producentem. Ale no, chyba sobie krzykniesz fajne... tak raz na takim planie, kamera, akcja! Mogę krzyknąć, ale myślę, że wszyscy wybuchną salwą śmiechu i będzie dużo zabawy. Tak jak mówię, ja bardziej to spinam finansowo, dziś marketingowo i od strony do takiej papierkowej. Myślę, że jestem bardziej tą osobą, która to wszystko spina niż już tak bardziej merytorycznie. I to są rzeczy, które staram się dzisiaj dopiąć. Mnóstwo spotkań, mnóstwo jeżdżenia, załatwiania, no ale tak jak mówię, poznaję i uczę się, jak to jest być producentem. Bo to jest twoja pierwsza taka rola producencka, prawda? Tak, jest to pierwsza, aczkolwiek mamy już kolejne dwa filmy, do których się przymierzamy, ale na spokojnie, nie skoczymy na głęboką wodę, na razie spokojnie. Bawimy się w brociku. A powiedz, kogo byś widział w roli Andrzeja Zauchy w swoim filmie? No mamy dwie, trzy osoby, które gdzieś tam przeszły nam, nazwiska nam przeleciały, siedzimy naszym sztabem ludzi i gdzieś każdy rzuca jakieś nazwisko. Nie mogę tych nazwisk niestety zdradzić, ponieważ nie mogę, bo za wcześnie jeszcze. Jedyne, co byśmy podpowiedzieli, chyba tu wszyscy się na to zgodzili i wszyscy uważają, że tutaj Kot by zagrał fantastycznie pana Wodeckiego, dlatego to jest jedyna rzecz, którą mogę zdradzić. My żeśmy jeszcze też z aktorem nie rozmawiali, ale myślę, że taka propozycja padnie i wtedy zobaczymy, jak miałoby to wyglądać. Okej. Słuchaj, a te dwa pozostałe filmy to także filmy o wielkich polskich muzykach, czy zupełnie inna kategoria? Nie, to już są bardziej... To już nie będą takie filmy artystyczne, gdzie no, wymagana jest na pewno troszeczkę inny kunszt reżysera.
to będą bardziej firmy stricte, żeby po prostu się sprzedały się, taka typowa komercja, nazwijmy to. Okej, okay, żeby po prostu zarobić, po prostu jak najbardziej. Tak, krótko mówiąc, tak. Bądźmy szczerzy. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale czasami muszą. Tak, ale bądźmy szczerzy. Nie ma co mydlić ludziom oczu. Tak jest. Słuchaj, o kosmetyki jeszcze chciałem zapytać, bo z tego co pamiętam, otworzyłeś fabrykę z kosmetykami, tak? Tak, aczkolwiek jesteśmy w trakcie tworzenia, ponieważ to też jest proces bardzo długi i myślę, że tutaj nie ma co też za bardzo się tutaj na ten temat rozwijać. To jest dłuższy proces tworzenia takiej fabryki, no, żeby dostać wszystkie pozwolenia i zapewnić wszystkie świadczenia środowiskowe tutaj i przeciwpożarowe. To jest naprawdę mnóstwo pracy, ale tworzymy własny kosmetyk. A dla kobiet, dla mężczyzn właśnie to jest jakieś... Będzie i dla kobiet, i dla mężczyzn. Oczywiście one będą się różniły, tak, składnikami i zawartością, ale tworzymy i myślę, że to jest kolejny gdzieś tam pomysł biznesowy, gdzie moja partnerka gdzieś również już to robi, jest w trakcie tego, dlatego ja ją po prostu będę mocniej w tym wszystkim wspierał. Dodatkowo jest Polska Liga E-Sportowa, która fantastycznie się rozwija. Ktoś może powiedzieć, że e-sport to nie jest prawdziwy sport. No, jest to też sport, bo jest naprawdę kawał adrenaliny, ogromna rywalizacja na wysokim poziomie i trzeba powiedzieć, że są Polacy w naszym kraju, którzy też dominują na świecie, dlatego ktoś do tego jeszcze nie wie, to miejmy nadzieję, że teraz się dowiecie. Marcin, ja tak się zastanawiam, powiedziałeś o partnerce swojej, tak, tutaj z jednej strony film, z drugiej strony e-sport, jeszcze te kosmetyki, jeszcze kampy twoje i dla dzieciaków, i dla też rodzin wojskowych, no tyle ty robisz, że czy jest miejsce na to, żeby Marcin usiadł sobie gdzieś w fotelu i przytulił się do kogoś? No jest czas na to. Tak jak powiedziałem, tutaj z Żanetą jesteśmy już kawałeczek czasu i myślę, że trafiłem na najfantastyczniejszą kobietę na naszej kuli ziemskiej. Jest to partnerka, której do tej pory nigdy takiej partnerki nie miałem i jest ona fantastyczna. Myślę, że rozumie mnie w 110%, jest na tyle tolerancyjna, że akceptuje wiele moich wyjazdów i rzeczy, które robię na co dzień. No i na dzień dzisiejszy nie widzę, dlaczego miałbym nie zbudować również z nią rodziny. I to jest coś, co myślę, że było najlepszą rzeczą w 2019 roku, kiedy żeśmy się poznali. To było zdecydowanie jeden z najlepszych roku w moim życiu. I głównie nie tylko dlatego, że skończyłem z koszykówką w 2019, ale też dlatego, że ją poznałem. Ale wiesz, to może jest takie też znamienne, że skończyłeś wtedy z zawodową koszykówką i zacząłeś układać sobie prywatne życie. No po części jest to akurat, bym powiedział, wskazane, ponieważ kiedy byłem koszykarzem w NBA, nie było łatwo znaleźć partnerkę, która gdzieś akceptuje to, że jestem 2-3 tygodnie poza domem i mój sezon to jest 9 miesięcy jeżdżenia po całych Stanach. Do tego w wakacje muszę przyjechać do Polski, grać dla reprezentacji Polski. Oprócz tego mieć odpowiedzialności w stosunku do moich partnerów biznesowych czy sponsorów i tak naprawdę na koniec dnia mi zostaje tydzień czy dwa tygodnie wakacji, no i gdzieś ten tydzień, dwa tygodnie znaleźć dla partnerki, która chce gdzieś wyjechać, a moim jedynym marzeniem jest, żeby zostać w domu, mam już to z podróży i to niestety, i to jest ten ogromny strzał, który niestety dzielił mnie, a inne moje partnerki bardzo mocno, ponieważ no ja marzyłem o tym, żeby zostać w jednym miejscu i spać we własnym domu i naprawdę zamknąć się w czterech ścianach, nikogo nie widzieć, a tymczasem no oczekiwania były również inne i dlatego mówię, no dzisiaj jestem na innym etapie życia, cieszę się, że wstaję wtedy, kiedy po prostu się moje oczy otworzą, nie wtedy, kiedy mnie budzik obudzi, tylko wstaję wtedy, kiedy moje oczy po prostu otworzą się i powiedzą, okej, nie chce mi się spać, wstań, zacznij coś robić. I to jest przepiękne, ciężko na to pracowałem i cieszę się, że do tego punktu dotarłem. Wiesz co, tak na koniec powiem ci, że mówiąc o Żanecie, tak ci się oczy świecą, że to jest coś naprawdę niesamowitego. No? I mówisz też, że myślicie o pewnego rodzaju dalszych krokach, tak? O rodzinie, snujecie tak, wspólną przyszłość. Tak. Mamy na dzień dzisiejszy mamy małego diabła w skórze mojego pieska, pomarańca Szpica, który jest diabłem i mały diabeł, który nam na razie, że tak powiem, daje nam przedsmak rodzicielstwa, ale tak, no chcielibyśmy na pewno mieć rodzinę, ale to wszystko swoim tempem i że tak powiem, nie ma żadnego ciśnienia na razie i Żaneta pracuje i Żaneta ma swoje miejsca, gdzie się realizuje. Ja mam dużo biznesów, mamy część wspólnych biznesów i tak, zgadza się, mówiąc o niej,
jestem bardzo szczęśliwy. Tak. Wiesz co, jako ojciec dwójki dzieci życzę ci naprawdę no, w samych przyjemnych i fantastycznych chwil, bo to, co dają dzieciaki, to absolutnie nic, wiesz, nigdzie tego się w ogóle nie znajdzie, więc trzymam bardzo mocno kciuki. Dziękuję bardzo. Mam taki cząstkę tego na kampach, jak otoczy mnie 140 dzieciaków, to wiem, co to znaczy i z dużą ilością dzieciaków jesteśmy w kontakcie z kampów i po części czuję się taki, może nie tyle co ojciec, ale taki starszy brat, który gdzieś tam nad nimi czuwa i pomaga, dlatego dużej ilości dzieciaków pomagamy, z nimi współpracujemy i funkcjonujemy. Panie i panowie, gościem Radia Z był wyjątkowy człowiek, dobry duch polskiego sportu, Marcin Gorta. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.